Mieszkańcy województwa śląskiego na proteście wolnych Polaków w Warszawie. W czwartek rano sporo osób wyjechało w stronę stolicy autokarami z Katowic. Sprzeciwiają się rządom niedawnej opozycji. Paweł Jędrusik. Mieszkańcy regionu wyruszyli do Warszawy sprzed gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Przyjechały po nich 3 autokary. W pełni popieramy naszą partię polską PiS, dlatego że tylko przy niej, ludzie tego nie pamiętają, jak zarabiali za Tuska 3 zł na nielegalnych umowach, natomiast jak dupy odwilgły, to teraz każdy myśli, że wolno mu wszystko. Nie, to nie tak jest. Bez Polski jesteśmy niczym. Uważamy, że agentura Polską rządzi. To nie ma tylko wątpliwości. Sam Donald jest agentem sowieckim o pseudonimie Oskar. On doprowadził to państwo do ruiny. Jak informuje Prawo i Sprawiedliwość, protest wolnych Polaków jest organizowany w obronie fundamentalnych wartości. PiS nie może pogodzić się z utratą władzy. Widać, że strasznie ich to boli, nie potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości, że przegrali wybory. Argumenty, że my łamiemy prawo, są po prostu kuriozalne. Od kilku dni do uczestnictwa w proteście namawiali czołowi politycy PiS, w tym były premier Mateusz Morawiecki. Na naszych oczach dzieją się rzeczy bez precedensu. Najpierw brutalna próba przejęcia mediów publicznych. Teraz władza chce uwięzić demokratycznie wybranych posłów. A marszałek Hołownia, bojąc się reakcji wolnych Polaków, odwołuje posiedzenie Sejmu. Takie rozchwianie systemu jest niebezpieczne dla naszego państwa. W trakcie marszu odbywają się także dodatkowe zgłoszone zgromadzenia.